Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się po raz kolejny, ale dziś w sprawie ważnej i innowacyjnej w działalności szeroko rozumianej Grupy PKP Polskiego Kolejnictwa. Cieszę się, że we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu możemy mówić o ogłoszeniu konkursu na innowacyjność na kolei. Kolej to branża, która przeżywa dziś ogromny renesans i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Zmienia się również świadomość otoczenia kolei. Bo wszyscy wiemy, że przez lata albo przez dziesięciolecia kolej była tematem do żartów, do dyskusji, ale bardziej w wymiarze negatywnym niż pozytywnym, a dziś obserwujemy, że kolej potrafi się zmieniać i chcemy skorzystać z umownego dobra naszego narodowego, jakim są innowatorzy, startupowcy, młodzi informatycy, ci, którzy mogą przynieść powiew świeżości do działalności naszych firm. Ogłaszany konkurs mamy wspólnie z organizatorami, czyli Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, PKP Intercity. Mamy zamiar rozstrzygnąć pod koniec stycznia tego roku. I będą mogli brać udział młodzi przedsiębiorcy, startupy, małe, duże przedsiębiorstwa. Ale co ważne, ten konkurs będzie i nagrodzony za projekty. Jestem głęboko przekonany, że najlepsze rozwiązania znajdą wdrożenie w naszych firmach. Główne tematy, cztery kategorie konkursu to innowacyjna technika kolejowa, nowoczesny marketing i sprzedaż, ekologia, elektromobilność, energooszczędność i kolej dla pasażera. A więc zakres szeroki, w którym mogą znaleźć się wszyscy ci, którzy chcą działać. Chcemy, żeby ogłoszenie wyników tego konkursu odbyło się właśnie pod koniec stycznia, bo to pierwsza taka informacja pod koniec stycznia organizujemy przez cztery te spółki kolejowe. Pierwszy duży kongres kolejowy, hashtag kolej 2023, a będzie to duże wydarzenie, w której innowacyjność będzie jednym z głównych elementów, ale będzie i kilka ciekawych informacji organizacyjnych na nowo organizujących polskie kolejnictwo. Także bardzo się cieszę, że dziś to robimy, dziś rozpoczynamy. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym konkursie, a poprzez Państwa mamy nadzieję, więcej jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa znajdzie szeroki zakres informacyjny i spowoduje, że ilość wspaniałych rozwiązań spowoduje tylko lekki ból głowy u nas, że tych nagród będziemy musieli dużo mnożyć. Także cieszę się, a to duże wydarzenie dla polskiego kolejnictwa. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję.